witamy po raz kolejny w odcinku programu z cyklu Prawda przez Galaktykę. Z prawdą przez Galaktykę. Tak. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, o czym porozmawiamy, Romanie? Porozmawiajmy może o... Romanie. Piotrze. Porozmawiamy o Romanie dziś i o Piotrze. Dobrze. Z kim my jesteśmy w ogóle, bo już 3 odcinki były, a my jeszcze się nie przedstawiliśmy. Roman. Roman. Gdzie studiowałeś? Ja jestem Roman. Studiowałem w Niemczech, w Berlinie. Warum? Na Uniwersytecie der Kleine Schweine. Der Kleine Schweine, Uniwersytet w Köln. Ja. Köln. Tak. Też tam chciałem studiować, ale... Nie w Köln, w Berlinie, w Berlinie. Kleine Schweine to... Ja mam problem z Kleine Schweine, nie mi to. Nie, nie, to jest jakiś może taki życiorys krótko. Urodziłeś się... Urodziłem się w Krakowie do... I tam też pierwszy raz widziałeś UFO w wieku lat... W wieku lat 8 pierwszy raz zobaczyłam UFO. Dostałem wtedy... Jak wyglądał? UFO? Tak. UFO? No taki... Taki płaski talerz latający. Proszę Państwa, to nie są tutaj kpiny. Tutaj to akurat już wiele osób widziało, wiele osób to potwierdza. Można znaleźć wiele informacji na ten temat. Taki płaski, podłużny talerz. Podłużny taki. Bardzo półmisek. Bardzo podłużny taki. Tatoisty wyciągnięty. Półmisek. Powiem Ci, a nawet Piotrze, że on mi trochę przypomina czakrę lędźwiowo-odbytową. Czakry. Myślę, a wręcz to jest taki krótki był? Jaki? Nie, był taki podłużny. Aha, z kształtu jak tak, czakra. Z kształtu. Tak, wtedy pierwszy raz zobaczyłem UFO. Zostałem wtedy oświecony, zostałem zabrany na pokład. Zostałem zbadany, proszę Państwa. O, czy analnie może? Oczywiście, badali mi każdą czakrę z osobna. Zostałem też wtedy poinformowany, jak dbać o czakry. Jak pielęgnować? Dowiedziałam się wtedy, że to nie jest, no to nie był mój pierwszy, ani to był mój pierwszy, przepraszam. Pierwszy 8 lat, tak. Tak, ale nie był ostatni raz, kiedy zostałem zaproszony na pokład, żebym mógł do Państwa teraz przemawiać, żebym mógł dalej moją wiedzę po prostu do Państwa przekazywać. I to byli nasi przyjaciele z kosmosu, z planety, z której planety? Bekoidy. Z Bekoidą. Tak. Z Bekoidy. Przypomniałem, że to ci, którzy założyli Unię Europejską. No, jeden ale z, później tak. Się zbuntowali i to no i teraz niestety zakazują. No dlatego, tak, proszę Bekoidy. Państwa, ciągnąć historię. No, w wieku 18 lat wyjechałem do Niemiec, zostałem, czułem tą energię, że ta energia ona mnie wołała. Bekoidzi wysyłali do mnie... Z Niemiec. Tak, z Berlina wysyłali do mnie wibracje. Tak, i przez Berlin do Köln. Na Uniwersytet Die Kleine Schweine. Die Kleine Schweine Uniwersytet. Ja. No i tam no, szkoliłem się, proszę Państwa, mam tytuł. Tytuł właśnie. Tytuł master bekoidalny. Master bekoidalny. Ale czego? Jaki był tytuł pracy? Praca, proszę Państwa. Praca magisterska. Magisterska. Najpierw. No, temat pracy magisterskiej to był wpływ zwierząt oraz ich energii na jednostki ludzkie. To dosyć prosty temat był rzeczywiście. Taki... Był prosty, no nie był skomplikowany, ale później na pracę... Doktorską. Doktorską, masterską. Doktorską, tak. Doktorską. Masterską. Postanowiłem już bardziej zagłębić się w temat bekoidy, temat konfliktu bekoidalnego z dupoidianami. Z dupoidianami. I była to praca dotycząca również Unii Europejskiej, ale tytuł wyszedł, uciekł mi tytuł z głowy, no nie pamiętam tytułu. Tak, później sprawdzimy, ale to może, czym się teraz zajmujesz? Teraz, proszę Państwa, głównie piszę książki i prowadzę spotkania, prowadzę szkołę, mam szkołę jak przeżyć konsultacje też, szkoła jak przeżyć drugie odrodzenie, jak poczuć czakry, jak odzyskać w sobie zagubioną energię.
to są wszystko bardzo ważne tematy i no, pochwalmy się, że Roman jest jednym z, właściwie największym ekspertem w Polsce, że konsultacje nie są tanie, ale warto, proszę Państwa. Warto. Zapraszam, zapraszam. Powiedz Piotrze o sobie. No, moja kariera wiąże się bardziej z wróżeniem, z wróżbiarstwem. Już jak miałem 5 lat, odkryłem pierwszy talent, wróżyłem ze skarpetek. O, jak to się odbywa? No to, że bierze się skarpetkę, bo ja słyszałem głosy, bierze się skarpetkę, macza się ją w ciepłej wodzie, no i tam ryb na sufit. No i teraz liczy się, ile ona na tym suficie, raz, dwa, trzy, bum, spadła. I teraz z tej liczby wyciąga się pierwiastek kwadratowy, to trzeba dokładnie zmierzyć, i ten pierwiastek kwadratowy, jest taki długi ciąg liczb, należy przetłumaczyć zgodnie z kabałą na tekst zwyczajnie, i ten tekst jest proroctwem, który trzeba następnie zinterpretować. I ta procedura wyrażenia ze skarpetek przez całe życie moje się ciągnie, i to była też moja praca doktorska. Na temat wyrażenia ze skarpetek, okej. Skarpetoiznawstwo. Powiedz jeszcze, gdzie studiowałeś? Ja studiowałem w Melbourne. Na uniwersytecie? Tak. Aha, no to dobrze. I do jakiego stopnia mistrzostwa doszedłeś? Doktorem mistrz skarpetkowych, wróżbiarstwa stosowanego i ufologii też przy okazji. Drugi fakultet, miałem ufologia, więc mogę powiedzieć wiele tutaj ciekawostek, jak wygląda życie na planecie Dupoida i tak. To dobrze się składa, tak? Ja bo o Bekoidzie, ty o Dupoidzie. Tak, tak. No i ja bym tutaj chętnie o wróżbiarstwie w przyszłych odcinkach powiedział też, bo nic jeszcze nie mówiliśmy o tym. Nie chciałem powietrze, przypominamy, tylko brudne. Czuję, że mi się wydłuż. No to jest ważna sprawa. Tak. I no co jeszcze może co jeszcze? Powiedzieć? Żona, dzieci? Mam dziecko. Nie ma matki, nie ma. To jest dziecko, które dostałem jako klon. Sklonowali mnie. Kiedy ja też byłem, oczywiście, że byłem też na statku, też miałem sądowanie przez odbyt, oczywiście najlepsze. Polecam bardzo. Przy okazji hemoroidy zostają usunięte. Także od siedzenia, studiowania się trochę porobiły, ale To wszystko da się załatać sondami. Powiedz nam o tym klonie analnymi. Aha, tak, no właśnie, jak z wdzięczności za rady, które udzieliłem moim przyjaciołom z ówczesnym z Bekoidy. No, w prezencie dali mi klona. Sklonowali mnie właśnie wzięli ten kawałek tą próbką wyciągnęli z odbytu i zrobili z niego córkę. Także teraz córka czasem tam pyta, gdzie jest mama, gdzie jest mama? No, mówię, no nie ma mamy, nic nie poradzisz na to, no cóż, no jesteśmy inni, nie wstydźmy się tego. No kto wie, może kiedyś pozna swoich twórców. No już poznała przecież. No przecież byli na wizytacji w szkole. Twojej córki byli? No, w styczniu. Na nie mówiłem? Nie, no nie mówiłeś. Byli. Byli w szkole na wizytacji. No. No i jak ona zareagowała? Co, nie wiem, zaczęła płakać? Zaczęła się cieszyć? Zaczęła doświadczać bardziej? Jakieś obudziły się w niej nowe instynkty? No tak, tak. No bo, ale nie jest tak łatwo. Pamiętam, jest dyrektorką szkoły, więc jak przychodzą nagle tutaj, prawda, UFO, to no, miała trochę problem, żeby zaakceptować na początku, ale tak, zmiany, wszystko, więc dyrektorka bardzo zadowolona była ostatecznie po tym wszystkim. Także zostawiliśmy jej dużo powietrza nawibrowanego. Przede wszystkim tak. Polaliśmy ją ciepłą wodą. Nawibrowaną. Znaczy wodą. To nie była woda dokładnie, ale woda była dużą częścią tego, czym ją polaliśmy. Dobrze, a powiedz nam jeszcze, czym się teraz zajmujesz, co robisz, z czym związane jest twoje życie zawodowe? Ja jestem konsultantem. Też konsultuję i wróżę na życzenie wróżę. Wszędzie wróżę, ja nie mam uprzedzeń. W kościołach wróżę, no i to tam nazywam proroctwa, to wszystko jedno.
wróżenie jest wróżenie. Także uzdrawiam czasem, ale tylko z chorób duchowych, astralnych chorób. Przed jak masz ból głowy astralny, masz na przykład coś astralną, jakąś rozdolegliwość? Wiesz co, mam chore korzonki. Astralne. Korzonki astralne mam chore. To tu są, tam. Tu, tak. A to tak. No to ja mogę na przykład, jak się poróżnię... Tak, no i czujesz, to skup się teraz nad tą czakrą korzonkową. Zamknąć oczy, czy nie? Nie, nie, to już jest, skup się i ja teraz wyleczę astralnie. I już, jak poszło? Jak się czuję? Do ty? No, czy wyleczyłem, nie wyleczyłem nosa. No nie czuję. Powiedz, nie? Nie czuję. No, proszę, jeszcze ci tak mały prezent, mały prezent jeszcze. Na koniec. To jest wszystko w drugim odcinku. Można sprawdzić, o co chodzi. Dokładnie. To chyba tyle o nas. To był odcinek o Romanie i Piotrze. I może zapraszamy na konsultacje. Dokładnie. My też tworzymy razem projekty. Sponsorowanie kanału. Zapraszamy do śledzenia naszego projektu. Mądrością, nie tylko mądrością. Kosmiczną. Kosmiczną mądrością przez galaktykę. Pięknem. Prawdą. Prawda, piękno, miłość. Czakra. Czakra. Egipt. UFO. To może jeszcze przekażemy Państwu energię? Na koniec? Trochę mi zostało jeszcze w prawej ręce tylko.